Cześć! Okres przedświątecznych zakupów chyba się już zaczął, a to oznacza, że wiele osób będzie przeglądało internet w poszukiwaniu tych najbardziej korzystnych ofert na wymarzone prezenty. A to oznacza, że pewnie wiele osób trafi też na chińskie sklepy internetowe, takie jak chociażby AliExpress czy Gearbest. I bardzo wiele osób również ma obawy co do takich miejsc. W tym materiale opowiemy Wam, na co zwracać uwagę, na co można się naciąć, jakie są warunki chociażby gwarancyjne, czy też jakie są podatki, które musimy zapłacić, jeżeli kupujemy z takich sklepów i czy właściwie musimy płacić te podatki. Kaś wyjaśnia, zapraszam. Pierwsza obawa, którą podziela chyba najwięcej osób, z którymi rozmawiałem na temat zakupów z chińskich sklepów, to jest to, że mogą oni trafić na podróbki, produkty wadliwe czy też niespełniające jakichkolwiek wymagań. I tutaj sprawa jest rzeczywiście poważna, bowiem rzeczywiście można natrafić na podejrzanie tanie produkty, które niby są markowe albo też mają absurdalnie dużą jakość czy też specyfikację absurdalnie niewspółmierną do tego, ile kosztują. I rzeczywiście są w internecie takie produkty, jak chociażby karty pamięci mające po 512 GB na przykład, a kosztujące 50 czy 30 nawet złotych. I gdy taką paczkę z taką kartą odbierzemy, włożymy ją do komputera, okaże się, że rzeczywiście ma ona 512 GB, ale jeżeli będziemy chcieli skopiować na nią plik większy niż 30 czy 40 GB, okaże się, że nie ma tam odpowiedniej pojemności. Okazuje się bowiem, że bardzo częstym trikiem, jeżeli chodzi o sprzęty, które są sprzedawane za absurdalnie niską cenę, jest podmiana ich firmware'u, tak żeby nawet w naszym komputerze były one wykrywane jako coś zupełnie innego. I tak jakiś haker z Chin może wziąć sobie pendrive'a 4 GB, dopisać parę linijek kodu i wyjdzie, że nagle jest to Super SanDisk 256 GB. I oczywiście pojemność się w żaden sposób nie zwiększa, natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to rzeczywiście markowy sprzęt i na to należy zwracać uwagę. I tutaj ja od razu płynnie przejdę do tego, w jaki sposób wybierać właściwe oferty w takich sklepach jak AliExpress, Gearbest, żeby właśnie na taką sytuację się nie naciąć. Większość sklepów oferuje system ocen. Możemy podejrzeć, jakie oceny ma nie tylko dana aukcja, dany produkt na aukcji, ale także sprzedawca. Ile procent pozytywnych ocen udało mu się zebrać. Jeżeli jest to na przykład 75%, mogłoby się wydawać, że całkiem sporo, ale to w praktyce oznacza, że jedna na cztery sprzedaży, jedna na cztery transakcje w jakiś sposób albo nie doszła do skutku, albo była nieodpowiednia, albo sprzęt, który został dostarczony, był niezgodny z opisem. Warto więc zwracać uwagę na to, żeby jakiś sprzedawca, podobnie zresztą jak w polskich sklepach na Allegro czy na Opineo, też można to sprawdzić, żeby dany sprzedawca miał oceny na przykład 90, 95, czy jeszcze lepiej 97, 98, czy 100%, chociaż to ostatnie jest raczej niemożliwe, wpadki zdarzają się przecież każdemu. Kolejna sprawa jest taka, przy większości ofert, na przykład na takim AliExpressie, znajdujemy też system komentarzy i to komentarzy, w których komentujący, którzy nabyli dany produkt, mogą umieszczać jego zdjęcia. Jeżeli sobie zjedziemy na dół takiej oferty, bardzo często pojawiają się tam informacje nie tylko z gwiazdkami i z opisem, chociaż należy mieć w pamięci, że jest to sklep międzynarodowy, więc te opisy często będą na przykład cyrylicą pisane albo w jakichś innych językach, to bardzo często do tych komentarzy dołączane są prawdziwe zdjęcia danego produktu, które są wykonane właśnie po rozpakowaniu przez kupujących. Dlatego możecie tam podejrzeć, jak rzeczywiście wygląda dany produkt. Może się bowiem okazać, oczywiście, że zdjęcia, które dany produkt obrazują, które prezentują go w aukcji, są zdjęciami poglądowymi. Bardzo często są to jakieś mniej lub bardziej udane photoshopki innych produktów, na przykład podmieniony zegarek Rolex na jakiś chiński zegarek ze znanym modelem czy ze znaną modelką. Dlatego warto też na takie rzeczy zwracać uwagę i bardzo fajnie, że coraz więcej tych chińskich sklepów oferuje możliwość wrzucania zdjęć do komentarzy oprócz tylko ocen. Kolejne ważne pytanie, które zadaje dużo osób chcących, martwiących się o to, jak kupować w takich sklepach z Chin, to jest to, czy dany produkt ma jakąkolwiek gwarancję. I tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo i tak
I nie. Chińskie prawo niekoniecznie przewiduje to, żebyśmy my jako Polacy kupujący na terenie Chińskiej Republiki Ludowej mieli jakąkolwiek gwarancję na tamten sprzęt. Dlatego jeżeli kupujemy tam telefony na przykład nawet znanych marek takich jak Xiaomi czy Huawei, to będzie trudno nam jakąkolwiek gwarancję w Polsce na nie uzyskać, bowiem zakupiliśmy towar na zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym miejscu. Podobna sytuacja może mieć zastosowanie do każdego innego rodzaju produktu. To, że otrzymaliśmy jakąkolwiek gwarancję, jest tylko i wyłącznie dobrą wolą sprzedającego. W przypadku zakupów na AliExpress, chyba już w większości, jeżeli nie we wszystkich aukcjach, wymagane jest to, żeby w aukcjach, w ofertach, żeby była zawarta taka informacja, że kupujący ma 14 dni od momentu otrzymania danego produktu na jego zwrot, bez podawania jakichkolwiek przyczyn i dostaniemy wtedy całkowity zwrot pieniędzy. Jest tylko jeden haczyk, to my musimy opłacić przesyłkę, oczywiście zwrotną, do Chin i tylko na tej podstawie możemy później wnioskować o zwrócenie nam pieniędzy. Z drugiej strony widać, że chińskie sklepy są też coraz bardziej prokonsumenckie. W przypadku tego popularnego AliExpressa mamy gwarancję jednoroczną na zakup smartfonów czy też tabletów i to jest gwarancja, która jest organizowana przez Alliance, czyli markę rozpoznawaną raczej na całym świecie. Możemy wziąć udział w takiej gwarancji i wtedy też oczywiście wypełniając odpowiednie tabelki, wypełniając odpowiednie dokumenty, możemy towar zwrócić. W tym wypadku oczywiste jest to, że także to my musimy opłacić daną przesyłkę, natomiast jeżeli jakiś smartfon czy też tablet nie z naszej winy, tylko przez jakąś wadę producenta wyłączy się i przestanie działać w ciągu pierwszego roku, to Alliance gwarantuje nam zwrot pieniędzy albo wymianę towaru na taki sam. Następna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas kupowania w takich serwisach jak Gearbest, Alibaba i tak dalej, są koszty wysyłki. W wielu przypadkach koszt wysyłki do Polski jest darmowy, natomiast w innych przypadkach może on wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych, w zależności od tego, jaki jest to produkt, jaki jest gabaryt i skąd jest wysyłany. Jeżeli przeglądacie oferty, bardzo często możecie znaleźć tam opcję wyboru, z jakiego miejsca, z jakiego magazynu dany produkt ma nam zostać dostarczony. I warto przeklikać się przez to, żeby sprawdzić, jakie są inne opcje kosztów wysyłki. Może się więc zdarzyć tak, że na przykład produkt z Chin, który będzie płynął do nas 90 dni, jego wysyłka będzie kosztowała kilka złotych, a na przykład gdy wybierzemy wysyłkę z Hiszpanii, będzie kosztowała już kilkanaście złotych, ale na przykład z Włoch może być darmowa. Warto więc zwrócić na to uwagę, żeby niekoniecznie przepłacać, albo też znaleźć dobry kompromis między czasem oczekiwania, a ceną, jaką zapłacimy za dostarczenie do nas produktu. Na koniec zostawiłem bardzo duży temat, czyli konieczność opłacania cła i VAT-u, konieczność albo jego brak w przypadku zakupów z Chin. Jak to wygląda teraz i jak będzie wyglądało już niebawem, bowiem to prawo zmieni się już 1 stycznia 2021 roku, ale jeżeli oglądacie to jeszcze w 2020, to obowiązują Was obecne przepisy. W tym momencie w Unii Europejskiej sytuacja wygląda następująco. Granicą kosztów, gdzie musimy zapłacić cło, jest 150 euro. Powyżej tej wartości musimy zapłacić cło i VAT, poniżej tej wartości tylko i wyłącznie VAT wynoszący w Polsce 23%. Jest tam jednak jeszcze jedna taka graniczna wartość, 22 euro. Do tej wartości większość państw Unii Europejskiej znosi całkowicie konieczność zapłacenia VAT-u, oprócz tego, że jest zniesione cło poniżej 150 euro. Większość państw, ale nie wszystkie, tego prawa nie przyjęły, tej ulgi, można powiedzieć, podatkowej, nie przyjęły dwa państwa, Francja i Polska, co oznacza, że zamawiając jakieś rzeczy z Chin do Polski, nawet poniżej wartości 22 euro, jesteśmy teoretycznie zobowiązani także do zapłacenia VAT-u w wysokości 23% doliczanych do wartości produktu przeliczanego na złotówki po kursie NBP. Dlaczego wspomniałem, że teoretycznie? Bowiem sprawa kontroli tego, jakie paczki z jaką wartością są przesyłane do Polski, leży po stronie Urzędu Celnego. Jeżeli on tej naszej paczki nie zatrzyma, no to nawet w praktyce nie zapłacimy tego VAT-u ani cła, jeżeli nawet wartość była powyżej 150 euro, tylko paczka trafi bezpośrednio do nas. Okazuje się, że ten system jest troszeczkę dziurawy i celnicy nie do końca dobrze radzą sobie z kontrolowaniem przesyłek. Jest ich tak duża ilość, że
po prostu fizycznie jest wręcz niemożliwe znajdywanie, przeszukiwanie, wysyłanie listów, przetrzymywanie tych paczek w takich w ogóle ilościach. Kolejnym elementem tej układanki jest fakt, że z cła i VAT-u zwolnione są przesyłki prywatne listowne, dlatego jeżeli zamawiamy jakąś drobną biżuterię, kolczyki, zegarki, tego typu rzeczy, mogą one do nas przyjść w zwykłych kopertach, czy też kopertach bąbelkowych jako przesyłki listowne i wtedy celnicy w ogóle takimi przesyłkami się nawet nie zainteresują. No dobrze, ale załóżmy, że zamówiliśmy coś z Chin, jakaś większa paczka i zamiast dotrzeć ona do nas, trafiła do celników, była jedną z tych szczęśliwych kilkuset paczek tygodniowo czy miesięcznie, które nie przeszły bezpośrednio do klienta, ale zostały zatrzymane. Co się wtedy dzieje? Otóż wtedy otrzymujemy specjalne wezwanie do tego, żeby zadeklarować wartość tej przesyłki, opłacić VAT, cło, jeżeli jest konieczne. Mamy na to 20 dni. Możemy to zrobić bezpośrednio u celników, możemy też przez internet, wysyłając dowód wpłaty i skan naszego dowodu osobistego i wtedy paczka trafi do nas już po opłaceniu odpowiednich tych opłat VAT-owskich celnych, czyli 23% i ewentualnego cła. I w tym momencie jest jeszcze jeden haczyk w postaci opłaty, jaką Poczta Polska pobiera za przekazanie paczki urzędnikom celnym. Zaczyna się taka opłata od kilkunastu złotych, a później rośnie wraz z zadeklarowaną wartością przesyłki. Oznacza to w praktyce, że jeżeli zamówiliśmy coś za na przykład 3 zł, to sam ten dodatek dla Poczty Polskiej sprawi, że wartość przesyłki wzrośnie kilkukrotnie i będzie wynosił około 20 zł. No dobrze, ale załóżmy, że zamówiliście coś powyżej 150 euro i chcecie od tego odprowadzić odpowiednie cło. Jakie są to wartości? I tutaj wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju produkt został przez Was zamówiony. Jeżeli są to smartfony albo laptopy, to cło wynosi 0%. Na większość produktów będzie to kilka procent, od 2 przez 4 do 7, a w przypadku takich rzeczy jak wykonane z bawełny, bluzki, w ogóle odzież wykonana z bawełny, czy na przykład firanki, będzie to 12%, czyli cło nie jest wcale jakimś takim wielkim, strasznym, nałożonym na nas podatkiem. No dobrze, ale powiedziałem, że taka sytuacja będzie obowiązywała tylko do końca 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 ulegnie zmianie. I to prawda, wtedy na terenie całej Unii Europejskiej prawo to zostanie zunifikowane i będzie wyglądało tak, że powyżej 150 euro, jeżeli wartość przesyłki będzie powyżej 150 euro, będziemy musieli zapłacić i VAT, i cło, a poniżej 150 euro VAT. Nie będzie żadnego zwolnienia poniżej 22 euro na terenie Unii Europejskiej. W Polsce to i tak nie obowiązywało, więc tutaj się za wiele w tym aspekcie nie zmieni. Ważne jest jednak to, że wciąż zwolnione z jakiegokolwiek podatku będą przesyłki prywatne, listowne o wartości nieprzekraczającej 45 euro, więc znów, jeżeli zamawiacie coś z Chin, jakieś drobną biżuterię czy tego typu rzeczy, które zmieszczą się do koperty, to poniżej 45 euro nie będziecie zobowiązani zapłacić za nie cła i podatku VAT. Oczywiście prawo nie byłoby prawem, gdyby nie dało się go obejść i tak samo wygląda sytuacja z VAT-em i cłem w przypadku zakupów rzeczy w chińskich sklepach. Bo to, że kupujemy coś w chińskim sklepie, nie zawsze oznacza, że dany produkt kupujemy z Chin. Coraz więcej sklepów, coraz więcej dostawców ma swoje magazyny na terenie Unii Europejskiej. Tak jak już wspominałem, przeglądając oferty, możemy wybrać, z jakiego magazynu dana rzecz ma do nas trafić. I bardzo często są to magazyny znajdujące się na terenie Unii Europejskiej, na przykład w Hiszpanii. Wtedy, zamawiając taki produkt z wysyłką z Hiszpanii, jesteśmy całkowicie pozbawieni jakiegokolwiek nakładania na nas podatków, dodatkowych opłat, ponieważ w praktyce wybraliśmy odbiór towaru na terenie Unii Europejskiej, a wszelkie cła i podatki powinny już zostać opłacone w momencie, kiedy ten chiński sprzedawca dostarczył dany towar na teren Unii Europejskiej. Więc nawet jeżeli cła i podatki na zakupy zostaną podniesione, nawet jeżeli celnicy będą bardziej stanowczo kontrolować wszelkie przesyłki i nie pozwolą dostawać się do klientom przesyłkom powyżej 150 euro, które nie zostały opłacone odpowiednio, to wciąż będzie wymyk w postaci właśnie magazynów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i w takich sytuacjach będziemy mogli nadal kupować taniej. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że troszeczkę rozwiałem niektóre wątpliwości dotyczące zakupu z chińskich sklepów. Jeżeli chcecie, kupujcie.
Przypominam, tam wciąż istnieje pewne ryzyko, że nie dostaniecie tego, co chcecie, nie dostaniecie tego w czasie. Aczkolwiek powiem wam jedną ciekawostkę. Pytałem naszych redakcyjnych kolegów, jakie były ich przygody ze sklepami właśnie z Chin. I większość odpowiadała, że rzeczywiście zdarzały się takie pojedyncze przypadki, że paczka nie dotarła do nich w ogóle. Natomiast w każdym z tych przypadków, po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie, dostawali oni zwrot pieniędzy. Pamiętajcie bowiem, że wiele sprzedawców w takich serwisach jak Gearbest czy AliExpress zarabia przede wszystkim na zakupach hurtowych. A my, takie małe płotki, jesteśmy przede wszystkim farmami do nabijania gwiazdek i ocen, więc starają się nas udobruchać przede wszystkim, żebyśmy wystawiali jak najbardziej pozytywne oceny, żeby później hurtownicy, którzy są ich większym źródłem dochodów, widzieli, z jakimi kontrahentami mają do czynienia. Ale ja już się miałem żegnać, więc dużo zdrowia życzę. Trzymajcie się, cześć.